w otwarciu naszego wernisażu, w otwarciu wystawy, ponieważ ciągle przychodzą nowe osoby i chcieliśmy po prostu poczekać, żeby każdy miał okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu kolejnej wystawy z cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej. Jest to cykl, jak widać, cieszący się olbrzymim powodzeniem, ogromną popularnością, na którym prezentujemy pracę takich najbardziej znanych, najbardziej cenionych tarnowskich artystów. Artystów, którzy wywodzą się z Tarnowa, bądź mają związki z naszym miastem. I bardzo mi miło dzisiaj powitać Panią Martę Odbierzytek, której właśnie wystawę będziemy mogli dzisiaj obejrzeć. Jest to druga wystawa w tym roku z tego cyklu. Właśnie wystawa zatytułowana Od natury do sakrum. Myślę, że ten tytuł już tłumaczy, z jaką sferą twórczości mamy do czynienia. Pani Marta, to tak krótko może przybliżę sylwetkę, choć myślę, że Pani Kustosz też kilka słów na ten temat powie. Pani Marta jest absolwentką Tarnowskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Oczywiście później kształciła się, jeżeli chodzi o studia wyższe, również w kierunkach plastycznych i tutaj zarówno studia, jak i studia podyplomowe odbyła najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, dzisiaj Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat tworzy, czego efektem są między innymi pokazywane prace. Od lat także prezentuje swoją twórczość. Ma na koncie już ponad 90 wystaw. I tutaj przed chwilą Pani Marcie powiedziałem, że zdradzę tajemnicę, bo Pani Marta powiedziała, że chyba wcześniej mieliśmy okazję się spotkać. Otóż mieliśmy okazję się spotkać. Tak, zdradzę tajemnicę. Otóż kilka lat temu jeszcze pracując w Centrum Paderewskiego w Kołcznej Dolnej, Pani Marta tam miała swoją wystawę, tak. W życiu bym nie przypuszczał, że moje drogi zawiodą mnie do Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Będę miał, to prawda, niewielki udział, ale przy kolejnej wystawie Pani Marty, stąd się bardzo cieszę. Tamta wystawa była w ogóle pierwszą, w jakiej w ogóle brałem udział w przygotowaniu. Także bardzo się cieszę. Bardzo miło, tak, to jest ta tajemnica, którą miałem zdradzić. Oczywiście ponad 90 wystaw. Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych. Wystawy miały miejsce zarówno w Tarnowie, jak i w wielu miejscach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To też działalność Pani Marty, taka działalność może w środowisku polonijnym, w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, Polish Art Club, Artpol, takie organizacje, stowarzyszenia promujące tą działalność artystyczną, kulturalną wśród Polonii Amerykańskiej i wśród Amerykanów. Także to zaangażowanie jest, myślę, że zauważalne, widoczne i myślę, że doceniane. Także bardzo dziękuję Pani Marcie za przyjęcie zaproszenia do naszego cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej. Tu może od razu. Prawda, kwiatów już Pani Marta zebrała dzisiaj bardzo dużo, ale myślę, że kolejnie nie zaszkodzą. Nie zaszkodzą. Bardzo dziękuję. To mam kwiaty, jak widać. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście będzie można na wystawie. Też jeszcze, może troszkę skromniej, ale chciałbym bardzo podziękować Pani kurator wystawy, Pani Bożence Szczupa, która po raz kolejny pięknie przygotowała nam kolejną wystawę w ramach cyklu, którego jest opiekunką. Pani Bożence, bardzo dziękuję. I jednocześnie bardzo proszę o powiedzenie kilku słów o artystce, o jej twórczości, do czego ja oczywiście nie będę pretendował, ale Pani jako znawca tematu, bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wernisażu prac Marty. Powiem tak, że ta wystawa to miała już kilka lat temu, ale tak się złożyło, był lockdown. Myśmy właściwie nie robili, zamknęliśmy podwoje po prostu dla tego typu realizacji. No i po prostu przyszedł ten moment, że ta wystawa jest po prostu teraz, w tym roku, z czego ja się ogromnie cieszę, ponieważ jest to artystka tutaj bardzo znana w Tarnowie, która ma duże grono swoich odbiorców, swoich wielbicieli i którzy też tutaj dopytywali się, kiedy jej wystawa wreszcie się odbędzie. Proszę Państwa, taka wystawa, każda z tych wystaw to jest taki niewielki wycinek pracy artysty. Podobnie także i ta wystawa. Tutaj Marta pokazuje nam taką część swojej pracy związanej z ikonami, które mamy tutaj w tej sali. To jest ostatnia jakby jej ścieżka, jej twórczości. Tak jak się przyznała, 7 lat tworzy ikony i proszę popatrzeć, z jakim rezultatem. I ja takim się przyglądając zauważyłam, że ona jakby ma taki swój styl wypracowany już.
można rozpoznać, że te właśnie ikony robiła Marta od Bierzy Chleb, a nie ktoś inny. I to w sumie jest bardzo dobrze, ponieważ wydaje mi się, że tworzenie ikon jest to taka praca malarska odtwórcza, prawda? Bo mało kto wymyśla nowe ikony. Ikony wzoruje się na tych dawnych ikonach. Robi to nasza Marta doskonale, ale też jest coś ważnego w tym, że każdy, kto tworzy ikony, ma prawo jakby dodać coś od siebie, prawda? I to właśnie tutaj widać. Świetny kolor. Poza tym światłocień. Ja widzę, że tutaj kolor jest taki mocny, nasycony, ale to bardzo dobrze, bo ten kolor również widzimy w kwiatach, prawda? Więc można jednoznacznie stwierdzić, że jest artystka, która nie boi się koloru. Można podejrzewać, że trochę koloryzmu w jej pracach jest. I może przejdę właśnie do kwiatów. To są kwiaty, które my znamy, które spotykamy nie tylko w ogrodach, prawda, które można kupić, można mieć u siebie w domu. Marta ma je też w ogrodzie u siebie, prawda? Jak już sama przyznała, że kocha kwiaty i to widać w jej twórczości. Piękne kolory. Mnie te jej kwiaty też urzekły. Może dlatego, że bardzo odważnie maluje. Malując olejami na płótnie, robi to tak w sposób fakturalny, czyli bardzo grubo nakłada farbę i uzyskuje taki efekt trójwymiarowości. I to bardzo przemawia, prawda? Te kwiaty się bardzo podobają i przypuszczam, że każdy chętnie taki bukiet zatrzymałby dla siebie. Jest to wieczny bukiet, prawda? Który nigdy nie zmiętnie i zawsze będzie. Proszę Państwa, trzeci temat prac tutaj na tej wystawie są to portrety. Kilka portretów świętego Jana Pawła II wykonanych różnymi technikami. To jest tylko na pewno część portretów, które wykonałaś, prawda? Tak, bo miałam w 2020 na stulecie, wtedy kiedy była epidemia, miałam w Goleniowie wystawę portretów Jana Pawła, tak, w kościele. Właśnie. My mamy tylko część tych portretów. Są też portrety rodzinne. No i jeden krajobraz, gdzie piękne maki zaściełają łąkę, z tyłu drzewo. Jest taki troszkę romantyczny, ale również bardzo kolorowy. I proszę Państwa, ja też nie chciałabym opowiadać za autorkę, która na pewno nam tu więcej powie. Ja też jestem ciekawa, kiedyś zapytałam, ile pracuje nad taką ikoną. Dowiedziałam się, że krzyż 110 godzin, więc jest to bardzo ciężka, żmudna praca, ale efekt jest naprawdę rewelacyjny. Koledzy, którzy wieszali tą wystawę, no byli zachwyceni, powiedzieli dosłownie tak, no takie ikony powinny wisieć w kościołach. No, to jest właśnie według mnie takie podsumowanie tej twórczości. Jedna. I bardzo proszę, tu coś więcej. Przepraszam, że wchodzę właśnie w słowo, że odejdę do mikrofonu. Proszę. Jeśli mowa o powinny wisieć w kościele, ja dostałam pewne nieoczekiwanie właśnie w 2020 roku, kiedy zaczęła się pandemia, dostałam takie zamówienie od prywatnego człowieka, żeby namalować Matkę Bożą katolicką, ale żeby to zrobić tak bardziej ikonowo. I ja to zrobiłam w technice ikonowej i ta Matka Boża wisi w Tomrowie Tarnowskiej. No, gratulacje. No. Także troszeczkę, bo wzorowałam się na tej płaskorzeźbie i no wiadomo, że też ją zrobiłam trochę po swojemu, to znaczy jest to samo ujęcie, tylko łagodniejsze. Po prostu, no bo wiadomo, że dłuto zostawia ślady, a ja to po prostu namalowałam. Ale ja chciałam prosić troszkę o jakiś komentarz dotyczący tych prac, bo tak, możemy tutaj mówić o technice ikony, która jest ciężka, trudna, jest to deska, prawda, którą się gruntuje odpowiednim gruntem z kleju króliczego, prawda, i kredy, a no właśnie pani nie robi, bo kupuje gotowe, ale samych tych warstw trzeba dać 12. Jeszcze płótno tam musi być po to, żeby się pigmenty trzymały. Pigmenty oczywiście tylko naturalne, więc to glinki ziemne w różnych kolorach. Jakby tak popatrzeć, to wszystko w kolorach ziemi i jej odcieniach. No i tutaj trzeba wtedy popracować, żeby odpowiedni kolor znaleźć, żeby wymieszać odpowiednie glinki ze sobą.
Do tego mamy medium, czyli jest to żółtko jajka kurzego, najlepiej takie zwykłe, sklepowe, nie wiejskie. Do tego wino wytrawne, białe i parę kropelek olejku goździkowego, po to, żeby później robaki tego nie jadły, nie pleśniało po prostu. No i takie medium służy do rozcieńczania właśnie tych glinek, tych proszków wymieszanych ze sobą. Więc czasami, żeby uzyskać odpowiedni kolor, to naprawdę to długo trwa. Warstw takich na ikonie to jest po kilka albo kilkadziesiąt, więc to nie jest tak, że jedną warstwę się nałoży i ten kolor się uzyskuje. Absolutnie. Mało tego, tutaj w tych ikonach Marty są świetne tła, prawda? Pięknie wyrzeźbione. Część jest złocona płatkami złotymi, prawda? A część szlagmetalem. Dodatkowo tło czasami bywa malowane. Dodatkowo upiększa te ikony, wklejając takie kamyczki, które się błyszczą, jakby dodają blasku każdej ikonie, ale ikona powinna błyszczeć, bo chodzi o to, żeby wydobyć światło. Początkowo, gdy się taką ikonę maluje, wszystko jest ciemne. I zasada polega na tym, że od ciemnego do światła. I to światło widać tutaj w tych twarzach, tą zadumę, to dostojeństwo. Tak mają ikony po prostu wyglądać. Ja serdecznie gratuluję talentu tych prac i zostawiam panią Martę państwu może. Bardzo dziękuję. Osoba tak kompetentna i się w ten sposób wypowiada, to miód na moją duszę. Proszę Państwa, przede wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Tak, to jeszcze powtórzę. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że Państwo zechcieli poświęcić to popołudnie i tutaj podejść. Również dziękuję serdecznie Panu Dyrektorowi, Pani Kurator za życzliwość i chcę na ręce Państwa też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy, podziękować. Ja myślę, że ja nie będę dużo mówić, albo właściwie w ogóle wiele. Dlaczego? Dlatego, że no moja twórczość jest raczej nie wymaga, o ikonie usłyszeliśmy, a no po prostu myślę, że nie ma co omawiać. Chyba, że ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, na które dam radę odpowiedzieć, no to spróbuję. Natomiast no, nie wiem, co mogłabym więcej dodać. W takim razie dziękujemy Pani Marcie. Zapraszam Państwa do oglądania na Lampkę Gena. Wiele było powiedziane o sztuce, więc teraz zapraszamy oczywiście do oglądania. Tak, do oglądania na własne oczy przekonać się o jakości tego malarstwa. Jeszcze taka informacja, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma katalogu, ukazał się taki niewielki katalog, broszura właśnie przedstawiająca co najmniej kilka prac Pani Marty, więc warto sobie zabrać na pamiątkę. No i zapraszamy do oglądania. Tak, zapraszamy i dziękuję serdecznie. Dziękuję. Chrystian. Tak, chrześcijan, którzy po prostu bardzo dobrze się znają na ikonach i chciał Daniel Amona. Daniel chciał powiedzieć coś o moich ikonach, więc muszę się poddać krytyce. Good evening, everybody. I don't know, maybe all of you can speak English and can understand. But anyway, Father Wojtek, he is our family here in Jeszko, and we came from Bethlehem. And we are proud to be here with you. As a Christian community, Daniel powiedział, to są moi przyjaciele z Palestyny, którzy są bardzo szczęśliwi, że są tutaj razem z nami. Ważne, że to są chrześcijanie, ponieważ tam w Betlejem są różne wyznania, ale Daniel, jego żona Mona są chrześcijanami i Daniel bardzo dobrze zna się na ikonach. We are proud to see here this art and thankful Marta to invite us to see this expensive work. Because actually in Holy Land, especially in Bethlehem and Jerusalem, we collect the best icons and we offer it for all pilgrims that come from
all the country. So we are happy to see this art here, and I hope that everybody come to see it. The original things also, the old icons was treasured for 18th and 19th century in our cooperative. Daniel, bardzo serdecznie zaprasza wszystkich, ponieważ tam w Betlejem mają bardzo dużo ikon z XVII, XVIII, XIX wieku. Zaprasza, żeby przyjechać i zobaczyć na własne oczy. Tell about that school of In Bethlehem also we have a school that they teach to do things like this. But believe me, Marta, she do the best. And maybe she's better than... No, they take care to teach our school. You will come to teach our children in Bethlehem. Also. Yes. Yeah, it will be pleasure. Betlejem jest specjalna szkoła pisania ikon. Piszą ikony nowe i restaurują stare. Ale Daniel powiedział, że to, co zobaczył tutaj, to jest lepsze niż to, co w Betlejem. Mówi, że zabiera Martę do Betlejem, żeby uczyła jej dzieci. Coming and hope to see you all in Bethlehem. Thank you. Dziękujemy wszystkim i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w Betlejem. I have to be there. Yes.